Nadeszła zima i to oznacza bardzo, bardzo wiele rzeczy. Jest zimno. Koc, wieczór rozpoczyna się o godzinie 16. Ale dla wielu z nas oznacza to jeszcze kilka innych rzeczy. Czerwony nos. Tu pęka wszystko. Takie skórki suche schodzą zewsząd. Wszystko swędzi. Dzisiaj rozmawiamy o suchej skórze. Skóra ma warstwy. Jeśli mamy rozmawiać o wysuszeniu, to musimy przyjrzeć się tej najbardziej zewnętrznej, po łacinie nazywanej stratum corneum, a po polsku warstwą rogową. Warstwę te tworzą martwe komórki, które nie mają ani jąder, ani organeli, ale to nie oznacza, że nie mają żadnych funkcji. Podstawową funkcją warstwy rogowej jest izolacja, czyli tworzenie takiej bariery, która będzie nas chronić na przykład przed atakami przeróżnych mikroorganizmów, ale też między innymi przed utratą wody. Komórki, które tworzą warstwę rogową, wypełnione są przeróżnymi białkami, lipidami i ceramidami, których zadaniem jest wiązanie wody. Przyjmuje się, że zawartość wody w warstwie rogowej powinna wynosić minimum 10%, a najlepiej nawet trochę ponad 20%, i to wtedy skóra jest miękka, gładka, nie piecze i nie swędzi. Taka zawartość wody ułatwia też prawidłową aktywność enzymów odpowiedzialnych za złuszczanie się naskórka. Kiedy wody jest za mało, to komórki nie złuszczają się tak jak powinny i przez to skóra robi się taka szarawa, traci blask, może złuszczać się całymi takimi płatkami, czy nabierać tendencji do pękania. Jest bardzo częstym, że zimą uskarżamy się na wrażliwość i suchość skóry częściej niż ma to miejsce w cieplejszych okresach roku. Niska temperatura, niska wilgotność i mroźny wiatr nie sprzyjają nawilżeniu. Rozkręcone grzejniki wysuszają już i tak wyjściowo dość suche powietrze, a mało wilgoci w powietrzu to więcej wilgoci, która ucieka ze skóry. To zimą mamy też większe skłonności do tego, żeby brać długie, gorące kąpiele czy nosić mocno przylegające do skóry ubrania, a ani jedne, ani drugie nawilżeniu nie sprzyjają. Wysuszenie skóry nie jest zazwyczaj niczym poważnym, chociaż pozostawione bez interwencji może prowadzić do zwiększenia ryzyka rozwoju przeróżnych infekcji. A poza tym, kto lubi swędzenie i pieczenie? Ja nie lubię. I dlatego dobrze jest wiedzieć, co robić, by wrażliwej skórze przynieść ulgę. Bierz raczej szybki prysznic niż długą kąpiel. Woda do mycia powinna być letnia, a nie gorąca, ponieważ ta druga szybciej zmyje ze skóry wszelkie naturalne, oleiste substancje, które mają ją chronić. Używaj delikatnych środków do mycia zamiast zwykłego mydła, które jednak ma duży drażniący potencjał. Raczej unikaj kosmetyków z alkoholem w składzie. Jeśli na przykład tak jak ja masz zimą problem z bardzo wysuszoną skórą na dłoniach, to nie używaj antybakteryjnych żeli z etanolem. Nawilżaj powietrze w domu. Więcej wilgoci w powietrzu, to mniej wilgoci, która będzie odparowywać ze skóry. Kiedy wychodzisz na mróz, to dobrze się zabezpiecz. Czapka na uszy, rękawiczki i ciepłe skarpetki zmniejszają szanse na spierzchnięcie skóry w tych newralgicznych miejscach, na dłoniach, na czubkach uszu i piętach. Kiedy kupujesz kosmetyki, to wybieraj rozsądnie i sprawdź, które ze składników lubią się z wrażliwą skórą szczególnie mocno. Kwas hialuronowy naturalnie występuje w skórze i ma zdolność do tego, by wiązać potężne ilości wody. Dowiedziono, że skutecznie nawilża skórę i uelastycznia ją. Pantenol, oznaczany też czasem jako prowitamina B5, wykazuje działanie nawilżające, przeciwzapalne i regenerujące. Wspomaga gojenie ran, łagodzi swędzenie i szorstkość czy podrażnienia skóry. Lanolina jest tłustą substancją, którą izoluje się z wełny podczas jej oczyszczania. Często stosowana w produktach do ust albo do pięt, gęsta lanolina tworzy na skórze warstwę okluzyjną, taki film, który dobrze chroni przed utratą wilgoci. Olej lniany. Aplikowany na skórę redukuje stan zapalny i zwiększa tolerancję na czynniki podrażniające skórę. Obniża utratę wody przez skórę, jej szorstkość i ilość takich suchych, łuszczących się skórek. Badania potwierdzają także, że spożywanie oleju lnianego, czy być może nawet lepiej po prostu siemienia lnianego, obniża suchość skóry, poprawia jej funkcjonowanie jako bariery ochronnej. Z nasion ostropestu plamistego pozyskuje się sylibinę. Udowodniono, że jest to substancja chroniąca skórę przed szeregiem toksycznych związków czy promieniowaniem UV. Mocznik naturalnie występuje w warstwie rogowej i może przenikać do wnętrza komórek ją budujących. W stężeniach do 10% ma działanie nawilżające. Zaobserwowano też, że wykazuje działanie bakterio- i grzybobójcze, więc w przypadku skóry bardzo przesuszonej, a przez to podatnej na infekcje, może okazać się szczególnie przydatny. Okej, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że byliście ze mną. Ten odcinek powstał we współpracy z marką Eva Dermo, która oferuje kosmetyki dedykowane skórze szczególnie suchej i szczególnie wrażliwej. I ja te kosmetyki w trakcie przygotowywania się do tego odcinka mogłam testować i chciałam Wam powiedzieć o dwóch produktach, z którymi się szczególnie mocno polubiłam, bo uważam, że mają bardzo fajne składy i bardzo fajne ceny. Pierwszym z tych produktów jest intensywnie nawilżający balsam do ciała z mocznikiem między innymi.
I to jest jeden z tych balsamów nielicznych, które nie zostawiają na skórze takiego śliskiego, sztucznego filmu, który tylko udaje, że skóra jest nawilżona, tylko on faktycznie skórę bardzo nawilża, bardzo zmiękcza i przynosi jej bardzo dużą ulgę, zwłaszcza po na przykład kąpieli, kiedy przynajmniej moja skóra jest taka bardzo sucha i swędząca i napięta. Drugim produktem, z którym polubiłam się szczególnie mocno, jest emulsja micelarna do mycia twarzy, też z mocznikiem i z alantoiną między innymi. Jeśli jesteście z tych, którym po wymyciu twarzy z cerą robi się takie i wszystko się tutaj zasysa i przestaje się ruszać i robi się napięte do tego stopnia, że macie poczucie, że oczy wam się zaraz znajdą przy uszach niemalże, to są szanse, że polubicie się z tą emulsją i przynajmniej u mnie ta emulsja bardzo mocno ten objaw złagodziła i zniwelowała. Ta emulsja poza alantoiną ma też w składzie pantenol, czyli takie składniki, które są bardzo kojące i przynoszą dużo ulgi i u mnie sprawdziła się tak, chociaż ja nie stosuję mocnego makijażu, więc nie wiem, jak ona sobie poradzi w starciu z nim. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o tych kosmetykach, to zostawię Wam pod filmem na dole link, a jeśli macie ochotę stawać się coraz lepiej zorientowanymi w świecie nauki, to subskrybujcie ten kanał i widzimy się za tydzień, jak zawsze, buzi!